Wiesz co, ja do 18 pracowałam w gastronomii i tak cały czas zawsze gdzieś od klubu do klubu, albo po barach, albo po pubach, więc ja całe życie w gastronomii. Potem jak się dowiedziałam, że z tą moją nogą jest coraz gorzej, to przerzuciłam się na bankowość, siedziałam w banku. No wiesz co, cofnąć się parę lat wstecz, jak zmarł mój tata, mieliśmy ten spadek, no to on niestety poszedł, wiesz, na imprezy, na melanże, na jakieś, wiesz, buty, ciuchy i wszystko. A wtedy też byłam młodsza i jakby źle jakby zagospodarowałam tymi pieniędzmi swoimi, że ja dołączając do akademii myślałam, że ja odpuszczę po miesiącu. Bo ja jestem daleką osobą, która dosyć szybko coś odpuszcza. Jeżeli załóżmy, wiesz, coś wymaga czasu, muszę się bardzo skupić na tym, muszę długo jakby na tym siedzieć. Myślałam, że odpuszczę, wiesz, maks miesiąc, ten pierwszy taki na spróbowanie, ale zobaczyłam, że to jest miejsce właśnie, w którym warto być. I z moim zdaniem trzeba być nawet. Cześć, Cześć, Agnieszka. cześć. Witam Ciebie. Co tam u Ciebie i jak tam twój dzień? Wiesz co, trochę zalatany. Ostatnio dużo się dzieje. Ze względu na to, że się zajmuję psiakami, bo szukamy teraz nowego domu. O! No i Super. tak sobie, wiesz, chodzimy od ludzi do ludzi i szukamy odpowiedniego miejsca dla nich, więc trochę ostatnio w locie. Trochę dla Ciebie. A powiedz mi, a w jakiej części Polski Ty mieszkasz? Wrocław. Wrocław. Okej. Widzę, że mamy już dużo, dużo osób dzisiaj. Słuchaj, ja bardzo się cieszę i bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się porozmawiać, się spotkać na tym live'ie. No, twoja historia jest dla mnie bardzo inspirująca, myślę, że dla wielu osób. I jakże fajnie też zainspirować inne osoby. Tak. Więc przygotowałem i ukrywam kilka pytań do Ciebie z tej okazji. Może I tak chciałem odpowiem, zapytać. zobaczymy. Dokładnie. Powiedz mi, Ola, jakby przed całą tą historią, tak? Bo jeszcze myślę, że większość ludzi już kojarzy i wie, że zajmujesz się tradingiem, ale powiedz mi, czym się zajmowałaś jakby przed tą całą sytuacją, w ogóle z tym, że zajęłaś się tym, jakby jak wyglądało twoje życie przed całą historią z tradingiem? Wiesz co, ja do 18 pracowałam w gastronomii i tak cały czas zawsze gdzieś od klubu do klubu, albo po barach, albo po pubach, więc ja całe życie w gastronomii. Potem jak się dowiedziałam, że z tą moją nogą jest coraz gorzej, to przerzuciłam się na bankowość, siedziałam w banku przez jakiś czas, ale stwierdziłam, że to nie jest dla mnie. Więc to takie było pchnięcie, że wiesz, trafiłam do pracy, w której nie chciałam być. Później ta operacja, tak pchnęło, żeby zacząć robić coś, co mogę robić w domu. Coś, co będzie, wiesz, dla mnie korzystne i wygodne tak naprawdę, więc od tego to się zaczęło. Szukałam trochę takiej wygody w życiu. A powiedz mi w takim razie, jak na przykład, nie wiem, jak już zaczęłaś szukać tego sposobu, tej sytuacji właśnie, żeby coś zrobić więcej, jak na przykład trafiłaś na trading? Na przykład, nie wiem, wiadomo, że mogło to być coś innego, a jednak jak był trading? Wiesz co, ja zaczynałam kiedyś w ogóle od bukmacherki, obstawiania kuponów, ale to było bardzo, nie dało się tego przeanalizować tak naprawdę. Wiesz, miałeś dwie drużyny, jedna jest zajebista, ale nagle przegrała, no to jakby masz po kuponie. A tutaj jednak można się opierać na analizie, można się opierać na świecach, można się opierać na newsach, jakby wiesz, można się uczyć od kogoś, a na przykład w kuponach tego nie zrobisz, co nie? Więc tutaj jest ten wielki plus za to, że masz możliwość uczenia tego. Masz te analizy i masz wszystko i właśnie na tej podstawie jakby możesz iść do przodu cały czas. Okej, no tak, no jakby sam kiedyś próbowałem bukmacherki, nie ukrywam, i to nawet moja jedna i druga siostra pracowała kiedyś w zakładach bukmacherskich, to było jakby przyczyną tego, że poszedłem tam raz, drugi, trzeci i sobie też jakiegoś kupona puściłem. Oglądałem już chyba 2 albo 3 live z tobą i jakby też nie miałaś łatwej sytuacji, także zdarzały się różne sytuacje w twoim życiu, które jakby nie były łatwe. Jakby powiedz mi, jeśli możesz oczywiście, jak to u ciebie
jakby wyglądało, jakby to było dla ciebie, takim momentem ruszenia? Jak to wyglądało u ciebie? No wiesz co, cofnąć się parę lat wstecz, jak zmarł mój tata, mieliśmy ten spadek, no to on niestety poszedł, wiesz, na imprezy, na melanże, na jakieś, wiesz, buty, ciuchy i wszystko, a wtedy też byłam młodsza i jakby źle jakby zagospodarowałam tymi pieniędzmi swoimi. Jak tak sobie teraz o tym myślę, to ja mówię, kurde, tyle pieniędzy jakby, wiesz, poszło na nic tak naprawdę, ani to nie poszło w rozwój, ani to nie poszło jakby we mnie stricte, tylko właśnie się gdzieś tak zeszło po bokach. Jak trochę, wiesz, podrosłam, to jakby bardziej szanuję te pieniądze i teraz właśnie, jak pochowaliśmy mamę, to mieliśmy ten spadek, tak jakby, wiesz, on jest tam sobie odłożony, czeka i mam jakby większe plany i marzenia właśnie, żeby pójść, nie wiem, w nieruchomości, załóżmy, żeby mieć jakieś takie kolejne źródło dochodu i to się dla mnie liczy na chwilę obecną i właśnie to mnie zmotywowało właśnie, żeby mieć jeszcze więcej jakby i rozwoju, żeby właśnie nie popełniać takich głupot i takiej poduszki finansowej, żeby zawsze była i żeby się nie martwić o nic. Więc jakby na przestrzeni tych lat, no to właśnie doceniałam bardziej tą wartość właśnie tych pieniędzy i mi zależy właśnie, żeby się rozwijać i żeby je sobie gdzieś kumulować. Super, super. A jaki był taki moment dołączenia do Akademii? Co się takiego stało dokładnie? Ktoś cię zaprosił, czy jakby sama szukałaś takiego miejsca, jeśli chodzi o totalnie o trading? Wiesz co, ja obserwowałam Franka od 2 lat, się temu przyglądałam, ale właśnie miałam w grudniu tą operację. Wiedziałam, że będę taka przy łóżku przez parę miesięcy, więc stwierdziłam, że to jest ten moment na dołączenie i właśnie od listopada jakby ruszyłam z tym i jestem do dzisiaj. Okej, okay. Czyli mamy listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Czyli powiedzmy leci 7 miesiąc, odkąd jesteś w Akademii, jakby zrobiłaś niesamowity wynik. Myślałaś, że tak będzie od początku, jak dołączałaś do Akademii? Nie, ja też mówiłam to przedtem na innym spotkaniu, ale to powtórzę, bo mamy tutaj inne grono, że ja dołączając do Akademii myślałam, że ja odpuszczę po miesiącu. Bo ja jestem daleką osobą, która dosyć szybko coś odpuszcza. Jeżeli załóżmy, wiesz, coś wymaga czasu, muszę się bardzo skupić na tym, muszę długo jakby nad tym siedzieć. Myślałam, że odpuszczę, wiesz, maks miesiąc, ten pierwszy taki na spróbowanie, ale zobaczyłam, że to jest miejsce właśnie, w którym warto być. I z moim zdaniem trzeba być nawet. Właśnie tu się możemy rozwijać na każdej płaszczyźnie, wiesz. Mówimy tutaj o tradingu, o inwestycjach, mówimy o rozwoju osobistym, mówimy o, nie wiem, budowaniu sylwetki i o zdrowym odżywianiu, więc tak naprawdę na chwilę obecną mamy tutaj wszystko, co nam jest potrzebne w życiu. Właśnie zdrowie, właśnie przez te zdrowe odżywianie, przez budowanie sylwetki, przez jakieś zmiany w życiu, przez trading, gdzie możemy mieć bezpieczeństwo finansowe, taką wolność finansową, nie musimy się o nic martwić i ten rozwój osobisty właśnie przez to, że będziemy konsekwentni, wytrwali w tym procesie i przez niego przejdziemy. Czyli tak naprawdę tutaj można na każdej możliwej płaszczyźnie się rozwinąć i to jest w tym wszystkim zajebiste, że tak powiem. Okej, okay, bardzo, bardzo cię zaskoczyło to miejsce jakby od samego początku, jak na przykład, nie wiem, okej, dołączyłaś, nie wiem, pierwsze dni, pierwsze tygodnie, bardzo cię jakby zaskoczyło do tego, co sobie wyobrażałaś, że może być? Tak, przede wszystkim zaskoczyli mnie ludzie chyba, bo wszyscy jakby tutaj w naszym gronie są super życzliwi, super mili i są jakby, nie wiedziałam, że można w jednym miejscu dać tylu ludzi i żeby każdy był po prostu miły. To było dla mnie takie wow, że wiesz, każdy chciał pomóc, każdy był, niezależnie czy to był dzień, noc, czy ktoś był na wyjeździe, w pracy, cokolwiek, to zawsze była ta odpowiedź. Więc to był taki pierwszy strzał. Drugi strzał, że myślałam, że tego wszystkiego jest za dużo. Ale tak pozytywnie za dużo, że wiesz, mamy możliwość jakby skanerów, mamy edukatorów, mamy różne spotkania live i tak dalej, więc to też jest na mega plus. Właśnie tak jak rozmawiam z osobami z teamu, no to tak mówią, nie? Że tego wszystkiego jest za dużo, ale pozytywnie, czyli wiem, że to jest odpowiednie miejsce właśnie, żeby się rozwinąć. Okej, okay. Zrobiłaś 1 600 000 w dofinansowaniach na trading. Jakby do tego, co to są dofinansowania, to jakby potem zapytam, ale tak chciałem ciebie zapytać, jakbyś mogła tak dla osób, które totalnie nic nie wiedzą, bo jak ty dołączałaś, to też nic nie wiedziałaś o tradingu. Tak. Tak w kilku słowach, co to jest dla ciebie trading? Jakby o co w tym w ogóle chodzi? Wiesz co, na początku to dawałam jako wyzwanie takie dla siebie,
bo to było dla mnie czarna magia, nie wiedziałam totalnie, o co chodzi. Jak się pytałam Franka o jakieś takie podstawowe rzeczy, typu wiesz, take profit, stop loss, to ja mówię, co on do mnie gada w ogóle. To było dla mnie takie, wiesz, inne, że musiałam naprawdę się skupić, żeby to ogarnąć. Przede wszystkim, jakbym miała zaczynać z tym doświadczeniem, co mam teraz, to najpierw zacząłem od głowy. Przede wszystkim nie od tego, żeby próbować mieć szybki zarobek, bo to nie o to chodzi, bo dużo osób właśnie jakby podpina trading pod to, że szybki hajs, będą fajne fury, super domy za chwilę, a to nie jest to. To nie o to w tym chodzi, to jest praca na cały etat, na dłuższy czas, to jest taki long term, gdzie naprawdę musimy nauczyć się analizy tego rynku i będziemy mieć z tego zyski. Więc na pewno głowę trzeba ustawić, to przede wszystkim właśnie, żeby nie być zachłannym, nie być takim po prostu tylko na pieniądze, żeby się nie rzucać, tylko właśnie postawić na rozwój i na ten cały proces. Jak się przejdzie już ten proces, to gwarantuję, że każdy będzie po prostu zadowolony z tego wszystkiego, co przeszedł, co nie? Mhm. No wiadomo, że jakby no, bardzo ważna jest jakby systematyczność, konsekwencja, wytrwałość, przede wszystkim nie poddawanie się w momencie, kiedy przykładowo nie ma tych wyników. A powiedz mi jakby, no bo wiadomo, że jest wiele strategii, jakby różne podejścia do tego rynku, jest trading, są inwestycje, jest to bardzo obszerny temat. Jakby od czego byś proponowała na przykład, tak nie wiem, powiedzmy, że jest Marta, która chce dzisiaj dołączyć i się uczyć. Jakie byś dawała jej takie najlepsze rady według ciebie na początku, żeby od czego zacząć? No może tak, ale od czego zacząć? Jeżeli by była z nami w akademii już w środku, no to na pewno konto demo na start, żeby nie tracić swojego kapitału, żeby nie ryzykować, żeby się nauczyć przepisywać, rozumieć w ogóle wszystkie aplikacje, które są, nawet nie w akademii, nawet poza nimi, po prostu żeby wiedzieć, co jest czym i co od czego. Więc na start właśnie kopiowanie sobie sygnałów, ogarnianie wszystkich aplikacji i tak dalej. Potem jakieś spotkania na żywo z edukatorami, jak mówią, jak analizują, w jaki sposób jakby patrzą na rynek, co jest kluczowe też na tych rynkach, bo załóżmy ja zagrywam złoto, więc dla mnie bardzo ważne są to newsy. Więc ja się skupuję na tych newsach, pilnuję, kiedy one są. Nawet jeżeli nie wchodzę, ja mam jakąś transakcję, załóżmy parę godzin otwartą, to po prostu patrzę, o której godzinie są newsy, żeby móc zabezpieczyć swoje środki. Więc tak na sam start właśnie demo, bez tego ani rusz, no bo szkoda jakby ryzykować, zanim się nie nauczymy tak naprawdę. Okej. Okay. A jeśli chodzi o taki, nie wiem, okres czasu, bo tak, tobie się udało bardzo duży kapitał jakby pozyskać, w ogóle duży postęp zrobić w 6 miesięcy, a te efekty już się zaczęły tak naprawdę dużo, dużo wcześniej. Na jaki okres czasu mogą liczyć inne osoby, żeby mieć efekty? Czy to jest pół roku, czy to jest rok, czy to jest, nie wiem, 2 miesiące? Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo każdy robi sobie wszystko w swoim tempie, każdy się uczy w swoim tempie, każdy będzie rozumiał w swoim tempie. Są osoby, które po miesiącu po prostu wystartowały w każdej płaszczyźnie, właśnie trading, inwestycje, marketing i po prostu lecą do przodu. Są osoby, które potrzebują tego czasu trochę więcej, nie wiem, ze względu nawet na dzieci, na jakąś firmę, więc mogą jakby ten czas na naukę poświęcić troszkę mniej tego czasu, zamiast wiesz, na przykład jak ja miałam możliwość poświęcenia sporo czasu właśnie przez to, że byłam po operacji, byłam leżąca przez dłuższą chwilę, więc ja tego czasu mogłam poświęcić więcej. Dlatego bardzo ciężko jest zagwarantować komuś, że no, po miesiącu będziesz już miał jakieś tam profity, bo nie musi wcale tak być. Po roku też nie musisz mieć profitów. Wszystko po prostu w swoim czasie, ale nie można się poddawać, bo to jest proces. Akurat nie mogę powiedzieć coś na ten temat, bo jakby ja nie miałem takich efektów po 6 miesiącach jak ty, ale właśnie to jest bardzo, bardzo wartościową informacją, myślę, że zależy właśnie od tego, jaki ktoś ma styl życia, co ktoś robi na przykład zawodowo, bo jak ja zaczynałem, to przykładowo jeździłem ciężarówką, jeździłem tirem, tak? Potem jakby zmieniłem pracę, poszedłem specjalnie na budowę, żeby móc się uczyć i chwilę popracowałem na budowie i uczyłem się, potem znowu wróciłem na tira, potem zacząłem jeździć na taksówce, więc jakby dużo tych rzeczy było. Jakby też mój ten czas pracy był, no nie ukrywam, że nigdy nie pracowałem po 8 godzin, rzadko pracowałem po 10, a tak naprawdę praca od 10, 12 do 15 godzin była dla mnie normą zawsze. Więc jakby tego czasu na to nie miałem, jakby musiałem właśnie to życie sobie przestawiać.
No i te efekty też u mnie dużo, dużo, dużo później się w ogóle jakieś pojawiły, bo po prostu mój proces był jakby dużo, dużo wolniejszy. Okej, okay, a co w ogóle, jak zareagowałaś w ogóle na konta fundowane, jak usłyszałaś o tym, co to jest, jak to u ciebie wyglądało? Na początku myślałam, że to jest scam, że to wiesz, jakieś takie naciąganie ludzi na kupowanie egzaminów, gdzie na przykład wiesz, zdasz ten egzamin, niby dostajesz ten dostęp, ale potem nic z tego nie masz tak naprawdę. Mhm. Ale tam opinię porozmawiałam z ludźmi, którzy mają takie konta i mnie właśnie troszkę uspokoili w tym, dlatego wystartowałam mocno z tymi kontami fundowanymi ze względu na to, że nie miałam dużego swojego kapitału. Jak miałam kapitał, to nie chciałam nim ryzykować, a jeżeli na rynku istnieje coś takiego właśnie jak konto fundowane, to dlaczego z tego nie korzystać? Skoro wiesz, robiąc sobie parę procent dziennie, 1%, 0,5% dziennie, i dzieląc się tam, załóżmy po 2 tygodniach, po miesiącu, zależy od firmy, tą kwotą, to ty jesteś nadal na plus, mimo że się musisz podzielić, co nie? Więc to jest, jak dla mnie, to jest idealne rozwiązanie, póki są te firmy, póki istnieją, póki są wypłacalne i tak dalej, to po prostu, żeby z tego korzystać, nawet jak są osoby, które mają nie wiadomo jaki kapitał swój, niech oni sobie zostawią te pieniądze, niech one czekają, albo niech wrzucą po prostu, wiesz, inwestycje, niech sobie to rośnie z czasem, a na taki trading, na start, na początek, to te konta fundowane jak dla mnie są strzałem 10. Tego tak chętnie z nich korzystam i też chętnie wszystkim polecam, żeby właśnie zrobić takie konto. Nawet wiesz, jedno fajne, sobie tam mieć stały dochód z tego, nie przegrać go przede wszystkim, bo to jest naprawdę mega opcja i no, żeby po prostu działać na tych kontach. Okej, okay. No a teraz tak, okej, okay. Powiedzmy, że masz samego kapitału 1 600 000 w tych kontach fundowanych. Mm-hmm. Jakby ja wiem jaka jest odpowiedź, ale zapytam ciebie, żeby też inni mogli się dowiedzieć. Co w przypadku, kiedy stracisz te pieniądze, jak to wygląda? No to jest na tyle dobre, że jeżeli mamy zyski, no to mamy wypłacany ten procent dla siebie. Jeżeli mamy stratę, przekroczymy ten próg, który jakby dana firma nam oferuje, że wiesz, na przykład możemy stracić do 1000, to jest takie zabezpieczenie też dla nich. Jeżeli stracimy więcej, to się nie dzieje nic. Poza tym, że nie mamy jakby tego dochodu, tego źródła dochodu, to po prostu zamykają konto i jakby to nie ma żadnej konsekwencji. Więc tylko korzystać tak naprawdę. Tylko się wtedy płaci, no płaci i traci tak naprawdę za egzamin. Jeżeli zamykają na to konto, no to jest jedyna strata, ale tam wewnątrz tej firmy, jak już przegramy te pieniądze, no to nic się nie dzieje. Dokładnie, dokładnie. Tak to wygląda. Ogólnie jeśli chodzi o konto fundowane, żeby pozyskać takie konto, trzeba przejść dwuetapowy egzamin, czyli po prostu firmie, która udostępnia nam taki kapitał, musimy przedstawić nasze umiejętności, które nabywamy po drodze, ucząc się. Jak zaliczamy taki kapitał, to możemy już zacząć dysponować kapitałem, który mamy. Powiesz jeszcze dwa słowa, jak wygląda egzamin? Czy trudno jest go zaliczyć? Jeżeli ma się odpowiednią wiedzę, to nie. Ale znam też osoby, które właśnie będąc w akademii, robiąc same copy of clay, pozdawały te konta. I potem na pewno będzie ciężej, jeżeli nie działasz jakby sam, tylko czekasz na dany sygnał, wiesz, od kogoś, no to może być ciężej, ale moim zdaniem nie. Wiesz, to tam trzeba się przyłożyć, no bo trzeba. Trzeba rozumieć ten rynek jakkolwiek, nawet wiesz, minimum wiedzieć, jakie mogą być ruchy, co może nastąpić i tak dalej. Ale tak z biegiem czasu właśnie jak jest na tych kontach fundowanych i coraz więcej osób je robi, to wydaje mi się, że to jest naprawdę proste, więc żal nie korzystać z tego. Co sprawiało ci największą trudność ogólnie w tradingu? W tradingu chyba na początku analiza tego wszystkiego. Nie do końca rozumiałam w ogóle, o czym jest mowa. Nadal nie do końca rozumiem czasami, o co chodzi. I znalazłam tylko, wiesz, swoją strategię, że tak powiem, właśnie też gram na newsach, czyli gdzieś, gdzie mam jakieś podpowiedzi z innych źródeł i wtedy jest mi łatwiej. Ale na początek i ogólnie go miałam, wiesz, podsumować ten cały trading, to jest trochę do rozkminienia, trochę trzeba na pewno nad tym posiedzieć, ale warto. Jakby, wiesz, dużo osób mówi, że to scam, że to są oszustwa, ale to jest przyszłościowe i można naprawdę fajnie zarobić, sporo zarobić i trzeba w tym być, po prostu trzeba w tym być, bo mamy teraz takie czasy, że no głupi po prostu nie korzystają z tego. A jak
w ogóle radzisz sobie z tym, że no na pewno teraz zarabiasz dużo więcej niż jakby wcześniej, tak? Jakby dzięki takiej dźwigni możesz to wykorzystać w różny sposób. Jak w ogóle twoja głowa radzi sobie z tym, że nagle powiedzmy z X przeskakujesz na X razy X? Jeszcze jak sobie radzisz? Jeszcze ciężko, ale staram się to robić właśnie rozważnie. No bo jakby wiesz, chcę zebrać jakiś kapitał, żeby wrócić też na swojego brokera. Żeby zawsze mieć ten cały kapitał dla siebie, nie dzielić się z nikim, ale najpierw trzeba go zbudować. Więc ja się staram właśnie budować ten kapitał, nie tracić tych pieniędzy, tylko sobie zbierać i żeby właśnie w przyszłości działać sobie tylko i wyłącznie na swoim jakby kapitale. Gdyby, nie wiem, kiedyś te firmy prop tradingowe padły, by się pozmieniały, gdyby coś się, wiesz, zadziało na świecie, to żeby po prostu mieć takie zabezpieczenie swoje i nie polegać też na jakiejś danej firmie cały czas. Więc teraz się mocno skupiam właśnie na tym, żeby zbudować swój kapitał. Kamil Lewandowski zawsze na sesjach właśnie mówił, żeby budować swój kapitał i jakby opowiadał swoją historię, że jak on zaczynał, jak grał, tak, to wiadomo, procent składany plus jak miał jakąś wolną gotówkę, to dopłacał, tak, i jakby przyspieszał ten proces, także jest to fajna opcja. No w sumie miałem ciebie zapytać, czy swoje konto, czy konto prop tradingowe, no ale odpowiedziałeś mi to pytanie. Powiedz mi jeszcze, jakbyś jeszcze raz zaczynała, jakby jakie elementy, jakie błędy byś wyeliminowała, czyli po prostu jakbyś z dzisiejszą wiedzą, z dzisiejszym doświadczeniem miała zaczynać jeszcze raz od początku. Jak by to wyglądało, tak krok po kroku? Wiesz co, ja zaczęłam od tego, że bardzo szybko właśnie weszłam na to demo. Po tym demo już, jakby wiesz, tam po dwóch dniach widziałam, gdzie się co wpisuje, wrzuciłam na swoje konto, takie wiesz, niewielkie, ale po prostu, żeby to były prawdziwe pieniądze. I się skupiłam tylko na tym kopiuj wklej. I jak dla mnie to był wielki błąd, bo się nie skupiłam wtedy na edukacji, tylko właśnie na kopiowaniu ze skanerów i tu mam trochę w tyle i dopiero potem jakby wiesz, zaczęły się problemy, nie wiem, nic nie zostawało dodawane na przykład wiesz, na aplikację, no to ja siedziałam i tylko czekałam cały dzień i traciłam też na tym czas tak naprawdę, na tym oczekiwaniu i potem dopiero zaczęłam lekcje u edukatorów i bym to zamieniła po prostu. Niech to demo sobie będzie, kopiuj wklej na razie, ale gdzieś tak wiesz, powoli i na pierwszym miejscu live'y. To było dla mnie takie, że gdybym mogła się cofnąć, to właśnie bym od tego zaczęła. Okej, okay. A powiedz mi, bo wiadomo, że jakby wszystka wiedza, która jest w akademii czy wszędzie, no w ogóle tak naprawdę wszystko można znaleźć w internecie. Jakby widzisz na przykład możliwość nauczenia się na przykład z YouTube'a? Jakbyś teraz na przykład przysiadła do YouTube'a i nie wiem, siedziała codziennie 2-3 godziny, byłabyś w stanie to poskładać tak w takim czasie, tak, nie wiem, te klocki w ten sposób? Jak myślisz? Można się nauczyć, ale po co? Po co sobie utrudniać, po co grzebać po internecie, jeżeli mamy taką platformę edukacyjną, gdzie mamy to wszystko w jednym miejscu, nie musimy szukać. Jeżeli mamy jakiś problem, ktoś z ekipy w każdej chwili może odpowiedzieć, w każdej chwili może pomóc. Więc wiesz, ten 1000 zł dostępu to nie jest dużo tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozwój, o finanse, jakie możemy mieć po jakimś czasie, to nie jest dużo. A takie wiesz, grzebanie po internetach, wiesz, po Instagramie, gdzie ci tam ktoś pokazuje, ewentualnie gdzie wejść, gdzie wyjść, te wszystkie jakieś takie rozrysowane ich analizy, gdzie my i tak tego nie rozumiemy tak naprawdę, bo widzimy tylko obrazek z zaznaczonymi strzałkami i to tyle, jak się głowimy. Tutaj wygląda podobnie, to może wejdziemy, a to idzie w drugą stronę, bo na przykład ktoś tam narysował na newsach, co nie? Na YouTubie też masz dużo osób, które próbują ci jakby przekazać tą swoją wiedzę, ale robią to w sposób albo niezrozumiały dla nas, albo w sposób stricte właśnie, że zrób to, będziesz bogaty. Więc oni jakby pokazują to bogactwo, a nie pokazują ci drogi do tego bogactwa. I to jest dla mnie ten minus, a tutaj jesteśmy właśnie tą platformą taką, gdzie mam po prostu zebrane wszystko w jednej kupie. Mam, wiesz, Take Profit Crew, gdzie mam wszystkie podstawy, ogarnięcie krypto, forexa, przepisywania, otwierania wszystkich kont i tak dalej. Mamy edukatorów, którzy nas uczą właśnie analizy, patrzenia na rynek i wszystkiego, jakby co tam jest potrzebne do tradowania i do inwestycji i do marketingu. Więc moim zdaniem to jest idealne miejsce właśnie, żeby zacząć. I tak jak dużo osób mówi, że o, może kiedyś zaryzykuję, to nie jest ryzykowanie. To jest zmienianie jakby swojej przyszłości na lepsze i żeby się nie martwić po prostu o nic. Właśnie o te finanse,
o otoczenie swoje, bo tutaj też można poznać takich ludzi, że jakby nie szukasz już nowych osób tak naprawdę, bo ty możesz poznać przyjaciół, nie wiem, ludzi po prostu, z którymi tworzysz grupę i razem się możecie rozwijać, więc to jest jakby strzał w dziesiątkę, że możemy tu być i że coś takiego istnieje. No dokładnie. Dokładnie. A mam jeszcze takie pytanie odnośnie takiego tradingu. Jakby wiele osób, no, tak jak ja na przykład, tak jak ty, tak jak większość osób jak zaczynało, to tak jakby miały swoje jakieś życie, swoje obowiązki i tak dalej. Jakby co, jakby jak dzisiaj twój dzień wygląda? Co na przykład wyeliminowałaś z tamtego życia na przykład na poczet dzisiejszego? Jakby jak wygląda ta twoja zmiana takiego twojego dnia codziennego? Wiesz co, przez to, że pracowałam w gastronomii, to jak się możecie domyślić, na zawsze jakieś imprezki, jakieś dostawanie po pracy na piwku i tak wiesz. I cały dzień leciał w pracy i cała noc leciała na jakimś browarku. Potem się późno wstawało, się nic nie robiło, bo wiesz, albo głowa bolała, albo coś. A teraz jakby też zero alkoholu. Ja się wstaję z rana, biorę telefon do ręki, robię pierwsze analizy rynku, jakby w jaki sposób on będzie się poruszał przez cały dzień, sobie szukam wiesz, takich swoich stref i staram się to robić do 17, ale to nie zawsze mi wychodzi, niestety, bo zawsze jak tak sobie powiem, dobra, to do 17, to wrzucają newsy na 20 na przykład, więc jakby wtedy mi ten czas pracy trochę przedłużają, ale przez to, że nie muszę na ten etat wracać, to mogę sobie na to pozwolić, bo wiem, że to będzie czasochłonne, wiem, że to będzie trwało jeszcze parę miesięcy, jak nie lat, ale wiem, że idę w dobrym kierunku, dlatego się stąd nigdzie nie ruszam i będę robić dalej to, co robię. Czyli jakby przy pierwszym live, ja pamiętam z Grzesiem Baryłą, jak robiłaś, tam powiedziałaś takie zdanie, że dla osoby, która zaczyna, to takie, jak ktoś już chce mieć takie fajne efekty w miarę szybko, że takie 3 godziny dziennie wystarczy, a to na naukę, czy potem z handlowaniem na przykład też może być tak, że ktoś na przykład, nie wiem, w 3-4 godziny dziennie jest w stanie tutaj fajnie sobie radzić? Wiesz co, na start na pewno. No, te 3 godzinki dobrze jest przeznaczyć na naukę, na zrozumienie podstaw, na rozumienie właśnie tego wszystkiego, co się dzieje. A potem 3 godziny wystarczą, nawet godzina może wystarczyć tak naprawdę w ciągu dnia, jeżeli chodzi właśnie o stricte o trading, o robienie tych pieniędzy. To 3 godziny to jest sporo czasu i plusem jest to właśnie, tak jak mówiłeś przedtem, że pracowałeś jako kierowca, nie miałeś jakby możliwości też zawsze analizować sobie tego rynku, to rynek jest jakby otwarty 24 godziny na dobę, tam z godzinną przerwą, jeżeli chodzi o Forex. Więc niezależnie jakby co robimy, czy to będzie dzień, czy noc, to zawsze po prostu możemy sobie wejść na tą giełdę, analizować i być wtedy, kiedy czas na to pozwala. Dla kogo to nie jest? Jakby wiadomo, że wiele osób może spróbować, może sobie tutaj poradzić, ale według ciebie to nadają się do tego wszyscy, czy jakby nie wszyscy sobie dadzą radę? Jak to według ciebie wygląda? Jak dla mnie nie wszyscy, ze względu na to, że to jest proces, że to będzie trwało, to będzie od nas wymagało wiele wyrzeczeń, wiele skupienia, konsekwencji działania, a wiemy, że ludzie w tych czasach niestety są dosyć leniwi i szukałem samych prostych rozwiązań. Czyli wiesz, jeżeli nie zarobiłam 100 tysięcy w miesiąc, no to odpuszczają, no bo to nie działa. Skoro nie zarobili, no to nie działa. Więc bardzo często właśnie ludzie szybko rezygnują z tego i nie osiągają wiesz, swoich wyników i potem, załóżmy, ktoś będzie u nas, nie miał wyników, był, nie wiem, rok, nie zarobił nic, będzie za półtora roku, to nam powie, że trzymał szóstami, bo on nie zarobił. Ale czy on wytrwał w tym procesie, czy on był w tym? Nie. Czyli to na pewno to jest tylko i wyłącznie dla osób, które są cierpliwe i chcą osiągnąć naprawdę wiele. No tak, jakby trzeba mieć swoje dlaczego i jakby swój cel, jakby przede wszystkim jakby wysoko mierzyć, żeby wytrwać w tym procesie. Od jakiegoś czasu też zauważyłem, że jakby zmieniłaś też to, że zaczęłaś też działać w social mediach i jakby też polecać akademię, czyli jakby miejsce, w którym ty się rozwinęłaś. Wiele osób też jakby mówi o tym, ogólnie o marketingu internetowym, o social media, o promowaniu, że to są skamy, że to są piramidy. Jakby dlaczego to robisz? Jakby jaka jest twoja wizja w tym? Wiesz co, ja zawsze byłam anty do social mediów, bo ja ani wiesz, jak fotki wrzucałam teraz na 4 lata, jakby to nie było
bo nie czułam, żeby to było moje miejsce tak naprawdę. Jakby nie czułam potrzeby pokazywania światu tego, co robię, jak wygląda moja codzienność, ale zmieniło się to przez to, że przede wszystkim poznałam tutaj takich ludzi, którzy mają naprawdę super życie. Żyją w taki sposób, w jaki ja bym chciała kiedyś żyć i do tego dążę. I to, żeby pokazać ludziom i zmienić ich mindset trochę właśnie na temat tradingu, inwestycji, żeby im pokazać, że jest takie miejsce, które jakby nie jest scamem, nie oszukujemy nikogo, jesteśmy po prostu platformą edukacyjną, która chce pomóc jak największej ilości ludzi. Więc się skupiam na tym, żeby to, co ja wiem, to, co ja osiągnęłam, chcę przekazywać innym, dlatego jakby wiesz, chcę to każdemu pokazywać. Mhm. Jak to zawsze idziemy według takiej, jak się to nazywa, idei, trade transport, nie? Tak. Dokładnie. Powiedz mi, Ola, w ogóle jeśli chodzi o na przykład social media i markę osobistą, warto w ogóle iść w tym kierunku? Warto tworzyć w internecie? Tak, warto. Przede wszystkim, że możesz poznać ludzi, nawet wiesz, nawet spoza akademii, którzy mają, prowadzą w inny sposób profile, robią inne rzeczy, ale możemy się jakby wymieniać wtedy doświadczeniami. Ja się dowiem coś od kogoś, ktoś się dowie coś ode mnie. Możemy razem połączyć siły, więc to jest ekstra. Rozwijanie siebie w tym też jest ekstra, bo poprawia przede wszystkim pewność siebie, pokazywanie siebie, jakby wiesz, na live'ach, na rolkach, na wszystkim. To dla niektórych jest problem, bo oni nie chcą z twarzą, oni nie chcą tutaj pokazywać ludziom, co oni robią, tak naprawdę, ale to jest fajna frajda. Właśnie wiesz, takie sobie tworzenie jakichś filmików, zdjęć, nie musisz pozować gdzieś, gdzie jest milion ludzi tak naprawdę dookoła ciebie, ale tutaj widzisz idealne miejsce na fotkę, to mówisz stop, tutaj musimy foteczkę zrobić. I od razu też mamy, wiesz, jakieś pamiątki, bo będziemy na wyjeździe, będziemy mieć te zdjęcia, to, że możemy je pokazać jakby światu, że gdzieś byliśmy, to też mamy je dla siebie. Więc to ma plusy tak naprawdę z każdej strony. Ja w ogóle zauważam to, że jakby też publikując różne rzeczy ze swojego życia, nie mówię, że jakąś nie wiadomo jaką mocną prywatę, ale publikując różne rzeczy w internecie, na przykład, nie wiem, pokazując, że chodzę na siłownię, to jest też motywacją, takim fajnym samozaparciem, że kurczę, mówię o czymś, tak, to warto, żeby to robić w momentach na przykład trudniejszych, żeby po prostu faktycznie pojawić się, żeby to zrobić, więc jakby jest to też taka motywacja. Wracając do tradingu, raz słyszałem jeszcze, że szukasz, że dołączasz drugą strategię, tak, do swojego handlu? Jeszcze raz? Dołączasz drugą strategię do swojego handlu, czy nie? Czy przerzucasz się na inne narzędzie, czy dołączasz drugie narzędzie do handlowania złota? Wiesz co, ja jestem tylko na złocie. Zastanawiałam się teraz, żeby dojść sobie na snajperka. Właśnie. Sobie oddawać na nim, ale jeszcze gdzieś tak mi on nie po drodze, że tak powiem. Wchodzę sobie czasem na niego faktycznie i robię jakieś pojedyncze wejścia, ale to jeszcze nie jest na tyle jakby ogarnięte dla mnie, żeby mogła się na przykład tak stricte na niego przerzucić. Na razie jestem na takim etapie obserwacji jego. Okej. A jeśli chodzi o kryptowaluty, jakby widzisz się w tym kierunku albo inwestujesz coś? Jak to wygląda w tym momencie? Jeżeli chodzi o inwestycje, to tak. Mam wrzucone aktyw tam, które mam nadzieję, że rosną. Okay. Ale jeśli chodzi o trading, to nie. To totalnie nie czuję się w tym. Jak dla mnie są takie dosyć wolne, że tak powiem. Mm-hmm. Właśnie rzeczy, gdzie się dużo dzieje, gdzie są mocne ruchy, gdzie są jakby emocje też w tym, ale takie nieprzesadne, tylko wiesz, jak są newsy, no to są takie emocje, w którą stronę pójdzie, czy na pewno ta analiza lub obserwacja poszła w dobrą stronę. Mm-hmm. I jeszcze chciałem Ciebie zapytać o takie coś, jakby jak dołączałaś do akademii, bo jakby, nie wiem, ja na przykład miałem wiele miesięcy takich, gdzie po prostu czasami jakby też nie było kolorowo i czasami też brakowało pieniędzy i trzeba było tak naprawdę planować i czasami odkładać takie pieniądze. Jakby z perspektywy osoby, która żyje od pierwszego do pierwszego, co byś poleciła na przykład zrobić takiej osobie, jeśli by chciała na przykład dołączyć? Mhm. Jeżeli wiesz, mówimy tutaj, że od pierwszego do pierwszego, no to nikt tak nie chce żyć, co nie? To na sam początek, że nikt tak nie chce żyć. Ale zastanówmy się, czy osoba żyjąca od pierwszego do pierwszego na pewno, no, czy te pieniądze po prostu przeznacza na jakby na życie, na podstawy,
czy są to na przykład, wiesz, wyjścia do restauracji, bo często tak jest właśnie, że ktoś jakby nie umie jakby kontrolować swoich finansów, właśnie to jakieś ciuszki, to jakieś kolacje na mieście, no to na to idą ogromne pieniądze tak naprawdę w skali miesiąca. I wiem, że każdy, nawet wiesz, osoba, która mówi, że jakby nie ma tych pieniędzy, ten 1000 mogłaby zdobyć, właśnie analizując właśnie swoje wydatki, żeby dołączyć i żeby się już właśnie nie martwić, że trzeba żyć od pierwszego do pierwszego. Mhm. Działasz w akademii, działasz już ponad 7 miesięcy. Jak można do ciebie dołączyć? My z Olą razem wspieramy akademię, promujemy tą akademię i jakby przechodzimy coraz na wyższy level. Ola również. Jak Olu do ciebie można dołączyć? Jak wygląda taki start z tobą w akademii? Wiesz co, ja ogólnie jestem mega zajarana na swój team, który teraz buduję. Mhm. I już mam takie ogromne plany, właśnie jeżeli chodzi o wszystkich ludzi, więc trochę ja tam poszłam na dalszy plan, że tak powiem. Staram się każdego mocno ruszyć z miejsca. I powiem ci, że mam osoby, wiesz, nawet po 2 tygodnie, które dołączyły do akademii. Mają już pierwsze wyniki w tradingu, mają wrzucone coiny na inwestycje i zaczynają robić już rolki marketingowe na Insta, więc 2 tygodnie. I po prostu tak polecieli, że jestem mega dumna z nich, ale jeżeli są osoby, które chciałyby zmienić właśnie swoje życie, to ja z chęcią, możecie napisać do mnie na Instagramie, na Facebooku, może kiedyś przez telefon pogadamy, to jestem dostępna cały czas, do Kamila tak samo, Kamil też mega mocno działa i fajne jest to, że my działamy trochę na innych płaszczyznach, tak, ja właśnie jestem stricte od złota, Kamil tam troszkę więcej chyba ma aktywność. Tak, ja pamiętam. Tobą. Tak, więc jak ktoś był chętny, to zapraszam, jestem otwarta i będę czekać na was cały czas. Mhm. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy, jak już się ktoś zdecyduje, to nie ma lekko, bierzemy się do roboty i działamy, nie? Tak. No szkoda czasu przede wszystkim, wiesz, żeby dołączyć i się przyglądać, no bo są osoby, które, wiesz, kupią dostęp. Mhm. Myślę, że po miesiącu ta wiedza sama wejdzie, te pieniądze się same zarobią i wszystko się zrobi samo. Więc trzeba się zaangażować. Ja się też bardzo staram, może nie naciskać, ale też dawać podpowiedzi osobom, które jakby są obok mnie, żeby po prostu szły w dobrym kierunku, żeby nie popełniały tych błędów, które ja popełniałam na początku i żeby jakby ominęli ten cały proces tego błądzenia tak naprawdę. Więc jestem mocno skoncentrowana na całym teamie. I są osoby jeszcze spoza teamu tak naprawdę, które potrzebują pomocy albo mają jakieś pytania. I to wiesz, nie tylko sfera jakby tradingowa, tylko też taka psychiczna. I też piszą do mnie osoby, wiesz, które mają jakiś problem i możemy sobie tak porozmawiać, po prostu poplotkować i żeby być po prostu dla siebie cały czas. Sam często mam takie rozmowy, nawet dzisiaj miałem taką rozmowę 20-minutową. Wiadomo, że jakby pewną drogę człowiek przechodzi, a niektóre osoby po prostu mają problemy swoje prywatne i czasami nie mają się komu naprawdę wyżalić, więc po prostu czasami nawet pytają nas, że chciałyby porozmawiać i pogadać. Więc jakby to jest normalne. Ja jestem zafokusowany totalnie na statystykę. Ja się zakochałem w ogóle w liczbach. Powiedz mi, czy tylko takie osoby, które mają taki umysł totalnie, nie wiem, ścisły i tak dalej, mogą sobie poradzić w tradingu? To jest w ogóle potrzebna jakaś skomplikowana matematyka, fizyka, czy coś takiego? Jak to tak jeszcze w kilku słowach, żeby inne osoby zobaczyły, co to jest w ogóle? Ja w ogóle nie mam głowy ścisłej. Dla mnie matematyka to było najgorsze zło, jakie istniało na świecie i nadal tak uważam. Nie, to po prostu trzeba mieć umysł analityczny, taki, żeby rozumieć mniej więcej, o co chodzi, ale nie potrzebujemy jakiejś nie wiadomo jakiej wiedzy. Jak jesteśmy, nie wiem, do dupy w matmie, fizyce i we wszystkim, to nic. Jakby właśnie od tego tu jesteśmy, żeby pomóc, żeby każdemu pomóc, nie wiadomo, bez względu na to, czy to jest osoba, wiesz, z umysłem ścisłym, czy nie, to każdy jest w stanie to ogarnąć. Mhm. Jeszcze chciałem tak dodać taką rzecz, bo teraz akurat za kilka dni mamy integrację koło Wrocławia. Pojawisz się na integracji? Tak, jak najbardziej, no. Okej, okay, a do Meksyku jedziesz? Namawiają mnie, więc myślę, że tak. I zobaczymy się w Meksyku. Tak, bo teraz jeszcze mnie czeka jedna podróż, okay. Trochę właśnie
żeby się rozwinąć, żeby być w innym miejscu, udzielić trochę te koszta i jakby pokazać ludziom, że się da, że nie trzeba po prostu żyć jak milioner, mając te pieniądze, tylko żyć normalnie, ucinając koszty, żeby mieć tego jeszcze więcej i żeby po prostu się rozwinąć i być bezpiecznym tak naprawdę w tym wszystkim, co nas otacza. Powiem tak, jeśli chodzi o powrót jeszcze też do poprzedniej naszego tematu, mówiłaś właśnie o tym, że masz zespół, że wszyscy sobie tutaj pomagają. Ogólnie mamy komunikator Discord, gdzie tak naprawdę wszyscy mają dostęp do jednego Discorda i są tam kanały i jakby te osoby, które grają na przykład na złocie, mają dostęp do kanału ze złotem, te osoby na przykład, które grają automatyczne narzędzia czy jakieś inne skanery, mają dostęp bezpośrednio i tak dalej. Często jakby pojawiają się jakby pytania, ludzie, którym można pomóc, jakby osoba, która przychodzi nowa, spokojnie da sobie radę na takim Discordzie, według ciebie? Tak, to jest piękne ogólnie, że ludzie zaczęli pytać, że każdego dnia jest po tyle pytań po prostu, właśnie, że to jest jakiś problem, tutaj potrzebne jest jakieś wsparcie, ktoś nie umie, nie wiem, problemy techniczne, no to też jakby te problemy są rozwiązywane cały czas, więc jakby właśnie ta społeczność cała jest tak bardzo pomagająca sobie, wspierająca się, że nawet wiesz, korzystając z samego Discorda, bo nie, ktoś się wstydzi zapytać bezpośrednio kogoś, zapyta tam na forum, no to 10 sekund ma odpowiedź tak naprawdę. No tak, kilkaset ludzi, kilkaset osób, które są już troszeczkę dłużej, no to mogą pomagać. Olu, ja bardzo ci dziękuję. Powiem szczerze, że jestem bardzo, bardzo zadowolony, że mogłem z tobą porozmawiać. Jeszcze tylko prosiłbym ciebie o 3 takie ważne, główne rady dla osób, które są w swoim życiu może nie do końca w takim miejscu, w którym może chciałyby być, szukają jakby możliwości, albo szukają w ogóle rozwiązania, jak ruszyć, co zmienić w swoim życiu. Dałabyś takie 3 takie główne rady od ciebie? Mhm. Przede wszystkim zmiana mindsetu. Mówię właśnie o tym, żeby nie siedzieć na dnie tam cały czas i ciułać przez cały miesiąc, żeby mieć na chleb, bo to nie o to w życiu chodzi, bo żyjemy tylko raz, więc szkoda jakby marnować tą szansę. Druga konsekwencja, jakbyście dołączyli, albo jesteście, nie wiem, prowadzicie swoją firmę, robicie coś swojego, to bądźcie konsekwentni. Pierwszy rok będzie do dupy, drugi rok będzie do dupy, aż w końcu to po prostu tak wystrzeli, że będziecie w szoku, że na początku było tak ciężko, a później już będzie po prostu wspaniale i będziecie mogli pozwolić sobie na wszystko. I numer 3, tutaj już trochę mam walkę w głowie. Dobra, mogą być cztery. Cierpliwość. Nie można się poddać na początku. Dużo osób odpuszcza, niestety. Właśnie czekając, aż to się wszystko samo zrobi, albo odpuszczają po 2 tygodniach, bo coś nie wyszło. No był jakiś gorszy tydzień na giełdzie. Na przykład w zeszłym tygodniu było dosyć ciężko, moim zdaniem, bo mieliśmy ATH, były przebijane, te opory były przebijane, po prostu strefy były przebijane, więc tamten tydzień był do dupy, że tak powiem, więc się nie można poddać, bo to był taki jeden tydzień, tak jak na wykresie mamy te takie, wiecie, świece, jedna idzie w dół, a cała reszta, jeżeli chodzi o trend, idzie w górę. Jest to po prostu chwila w naszym życiu, gdzie jest gorzej, ale trzeba iść na sam szczyt. I numer 4, spełnij marzenia. Nie zostawię ich po prostu na koniec. Spełnij te marzenia i niech one nie będą tylko marzeniami. Mega ci dziękuję za te rady, ale jeszcze mi się nasunęło coś do głowy. Dawaj. Powiedz mi, jak w ogóle sobie poradziłaś z tym, że już nie idziesz na etat, że już zrezygnowałaś już z etatu, tak? Jak nie idziesz na etat, jak to w ogóle z tym poradziłaś w głowie i jak sobie radzisz z tym czasem? Bo tak naprawdę, nie wiem, miałaś zabrane ze swojego życia 40 godzin na etat, a w tym momencie ci to zostaje i masz wolne 40 godzin tygodniowo. Jak sobie z tym poradziłaś, jak z twoją organizacją? Wiesz co, nie było ciężko. Ja tam się bardzo cieszę, że nie musiałam wracać na etat. Właśnie ze względu na to, że ja nie jestem osobą, która lubi rano wstawać. I zawsze cierpiałam, jak musiałam rano wstać do pracy. No wiesz, zimą ciemno na przykład, no to się nie chciało. Teraz nie mówię, że wstaję turbo późno, bo wiesz, tak 9:00 i mam tak naprawdę cały dzień. Do tej 17:00 skupiam się tylko właśnie na rozwoju. Po no to wiesz, tutaj jakiś spacer z psiakiem, więc ta organizacja poszła naprawdę nieźle.
to nie jest tak, że te dni są stracone, bo dużo osób powie, bo ty nie masz pracy, to ty sobie, wiesz, możesz pozwolić. Mam pracę, robię cały czas coś, jakby rozwijam się, mam dochód, czyli to jest moja praca. To, że nie mam umowy na piśmie, że umowa o pracę czy coś, to o niczym nie świadczy. Pozyskałem przez to wolność tak naprawdę i mogę robić, co tylko chcę. Z każdego miejsca na świecie, w którym będę, w danej chwili mogę to robić, więc czuję się super, że nie muszę tam wracać. I to jest niesamowite. Ja nie ukrywam, że ja miałem straszny problem, jakby pracując, powiedzmy, na taksówce po 12-15 godzin i po prostu jakby nagle już nie musiałem, to naprawdę to jest mega trudne przedstawić sobie w głowie, że o kurczę, nagle tyle czasu jest. Jeszcze raz, Oli, ja ci bardzo dziękuję, a dla wam wszystkim powiem tak. Ola w 6 miesięcy zrobiła niesamowity wynik, zrobiła 1 600 000 zł w dofinansowaniu do handlu, z czego ma bardzo dużą prowizję, bo od każdego zysku ma 80% prowizji, więc jakby powiedzmy, że chwilowo ma jakby problemy finansowe i w ogóle ze finansami chyba za tobą, tak? Mam nadzieję, że tak. Tak, dokładnie. I Ola zrobiła niesamowity wynik. Myślę, że jest ogromną inspiracją, jakby z jedną z niewielu osób w Polsce, a może nawet i w dużo, dużo szerszym obszarze. Zrobiła to sama swoją konsekwencją, swoją dyscypliną, swoją pracą. Poznaliśmy się z Olą przez internet, zobaczyliśmy się na jednym ze szkoleń, więc jakby internet też łączy ludzi, pokazuje, poznaje. Jak zobaczyłem Olę, to w ogóle nie pomyślałem, że to jest ta Ola, która po prostu zrobiła taki wynik. Jakby ja ci bardzo, Ola, dziękuję. Jesteś bardzo sympatyczną, bardzo fajną, bardzo konkretną osobą i myślę, że wielu osobom jeszcze w życiu tutaj pomożemy razem i zrobimy. Jeśli ktoś z was chciałby faktycznie dopytać się, zobaczyć, jak to jest, zawsze można podejść, zawsze można skorzystać z darmowego okresu czasu. Słuchajcie, można skorzystać za darmo z 7 dni, a nawet jak ktoś dobrze pokombinuje, to z 14, więc jakby zawsze można się dogadać, spróbować, jakby nikt tutaj nie gryzie i możecie zobaczyć na własnej skórze, jak to jest, o czym Ola mówi, że każdy jest pomocny, że każdy wspiera i pomaga. Myślę, że głupi ten, kto nie korzysta z tego, co może skorzystać za darmo, tym bardziej, więc naprawdę skorzystajcie, spróbujcie, odzywajcie się do Oli, odzywajcie się do mnie, jest jeszcze wiele innych osób, które chętnie pomogą, więc ja